Zmiana dotycząca plików audio została już wprowadzona przez Robloxa. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wpłynęła ona na Robloxa, to zapraszam Was już do oglądania tego materiału. Jest źle, moi drodzy. Nie będę ukrywał. Ta zmiana naprawdę dotknęła Robloxa. No i na początek musimy zacząć od bardzo smutnej informacji, ponieważ na pewno każdy z Was kojarzy tą legendarną piosenkę jak Raining Tacos. No i niestety ta piosenka zniknęła. Tak jak pozostałe muzyki, ta piosenka zniknęła. Nie ma jej już, moi drodzy, w Creator Marketplace. Creator Marketplace tak naprawdę zostały już tylko oficjalne efekty dźwiękowe, a także muzyki, które przesłał Roblox. Także nie ma, moi drodzy, tej piosenki. Społeczność jest, moi drodzy, załamana. Na pewno każdy z Was słyszał tę piosenkę i na pewno lubił sobie jej posłuchać. Teraz tej piosenki już nie ma. FTC w swoim tweetie napisało: zniknęła. Piosenka Raining Tacos nie jest już publicznie dostępna w bibliotece Robloxa. Zabrali to, co kochaliśmy, ceniliśmy i z czym dorastaliśmy. Społeczność Robloxa jest naprawdę zrozpaczona tą ogromną stratą. Zobaczcie w ogóle na te komentarze pod piosenką Raining Tacos. Ludzie są naprawdę smutni, że ta piosenka została usunięta z Robloxa. Ale na szczęście, moi drodzy, pojawił się promyk nadziei. Pojawił się promyk nadziei, ponieważ w momencie, w którym nagrywam ten film, RTC podało dalej wiadomość twórcy tej piosenki, Parry Grip, który jest twórcą tej piosenki, Raining Tacos, napisał, że nie zgłaszał żądania, żeby ta piosenka została zdjęta z Robloxa, co może wskazywać na to, że będzie chciał postarać się, aby ta piosenka została przywrócona. Nawet zapytał się, czy może ją jakoś przywrócić, także mam nadzieję, że to mu się uda i że ta piosenka wróci. Czekajcie, wiecie, co mnie naprawdę bardzo ciekawi? Czy są osoby, które próbują przesłać piosenkę Raining Tacos ponownie? Tak, są takie osoby. Nawet nie mogę, moi drodzy, spróbować sobie w ogóle tej piosenki puścić, ponieważ nie ma, moi drodzy, tej ikonki, która pozwalała zawsze odtwarzać muzykę. Także najprawdopodobniej Roblox już zablokował tą piosenkę. Lub zrobił to, moi drodzy, automatyczny system moderacji Robloxa, a jak ktoś z pracowników Robloxa to zobaczy, to coś czuję, że te osoby będą miały naprawdę bardzo poważne problemy. Oprócz tego, że ta zmiana dotknęła społeczność Robloxa, to dotknęła również wiele gier na Robloxie. I właśnie teraz tym się zajmiemy. Zobaczymy sobie teraz, jak działają gry na Robloxie po tej zmianie. Na pewno każdy z Was zna na Robloxie takie gry jak Club Games, czyli gry klubowe. No i niestety, moi drodzy, teraz te gry nie mają zbytnio większego sensu. A dlaczego? Dlatego, że nie ma w nich muzyki. Nie można w nich sobie już słuchać muzyki. Na tą chwilę w tych grach, jeżeli chodzi o muzykę, możemy usłyszeć tylko i wyłącznie muzykę, która jest oficjalnie przesłana przez Robloxa w Creator Marketplace, a także przez wytwórnie muzyczne, które mają z Robloxem współpracę. I tak na przykład jest z grą Club Irish. Wiele teraz piosenek, których da się posłuchać w tej grze, jest od Monstercat, ponieważ Roblox ma z nimi współpracę. Jeżeli, moi drodzy, gracie w Robloxa na komputerze i klikniecie sobie F9 na waszej klawiaturze, to pojawi się wam, moi drodzy, w grze Developer Console i możecie tutaj sobie zobaczyć w niej, że wyskakują nam błędy, które dotyczą właśnie muzyki. Mamy tutaj bardzo dużo błędów, że nie udało się uzyskać informacji o danej muzyce. Dlaczego? No dlatego, że Roblox ją po prostu usunął. Inna gra, moi drodzy, TTD3, czyli chyba TikTok Dance 3, została kompletnie bez żadnej muzyki. Po wejściu do tej gry nie usłyszymy żadnej muzyki. W grze mamy nawet opcję kupienia sobie muzyki, której chcielibyśmy sobie posłuchać za 5 robuxików i oczywiście możemy to zrobić. Na przykład chcemy sobie posłuchać Raining Tacos, wpisujemy sobie, moi drodzy, ID tej piosenki, dajemy, moi drodzy, kup. No i co, moi drodzy? Czy zadziała? Czekajcie. 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 No oczywiście niestety nie. Spróbujmy jeszcze raz, moi drodzy, może się uda. Kolejne 5 robuxików, Raining Tacos, może tym razem tutaj ta piosenka poleci. Czy się uda? No niestety, moi drodzy, znowu się nie udało. Ale za to możemy sobie przecież posłuchać jakiejś muzyki lub efektu dźwiękowego, który Roblox opublikował. Możemy sobie przecież na przykład posłuchać dźwięku toalety. Możemy sobie też posłuchać dźwięku pierdnięcia, bo takie efekty dźwiękowe również Roblox opublikował.
Moi drodzy, tak naprawdę poniekąd teraz troszeczkę ta gra skamuje nas na Robuxy, bo możemy sobie kupić jakąś muzyczkę, którą byśmy chcieli sobie posłuchać, kupujemy ją sobie za 5 Robuxików, no i tej piosenki sobie posłuchać, jak się okazuje, nie możemy przez tą zmianę Robloxa, więc nie wiem, jak Roblox to teraz rozwiąże. Tak samo, moi drodzy, w innych grach boomboxy, na przykład w Modern Mystery, tu też, moi drodzy, boomboxy nie działają. Wszystkie szafy grające, wszystkie radia, no nic po prostu nie działa. Każdy, kto kupił, moi drodzy, sobie jakieś game pasy związane z boomboxami, teraz może czuć się oszukany, ponieważ to po prostu już nie działa. Boomboxy oficjalnie, moi drodzy, odeszły. Radia i szafy grające również, niestety, moi drodzy. Jak chcemy sobie właśnie, na przykład, tak jak już wcześniej wspomniałem, posłuchać jakiejś muzyczki, na przykład w Modern Mystery 2, używając boomboxa, to również tego już zrobić nie możemy. I teraz, moi drodzy, w każdej dowolnej grze, w której macie, moi drodzy, kupionego boomboxa, oczywiście on wam zostanie, ale nie będziecie mogli dzięki niemu słuchać sobie muzyki. I jak klikniecie sobie, moi drodzy, F9, to również zobaczcie, że jest wiele błędów o tym, że nie udało się znaleźć informacji o danej muzyce, ponieważ wszystkie te muzyki zostały usunięte. Tak naprawdę teraz tylko i wyłącznie boomboxy, szafy grające i radia mogą odtwarzać muzykę i efekty dźwiękowe, które zostały oficjalnie przesłane przez Robloxa i przez te, moi drodzy, wytwórnie muzyczne, z którymi Roblox ma współpracę. Moi drodzy, gra taka jak Funky Friday, która jest bardzo związana z muzyką, też okazuje się, że w dużej mierze nie działa. Pomimo tego, że twórca nie przewidywał żadnych problemów, no to jednak te problemy się pojawiły. Ponieważ wczoraj na live, jak sprawdzaliśmy sobie tą aktualizację, ile gier działa, a ile nie, no to moi drodzy, bardzo dużo piosenek nie chciało się w ogóle załadować, a to dlatego, że po prostu Roblox usunął te piosenki z Creator Marketplace, przez co ta piosenka się, moi drodzy, nie ładowała. I takich piosenek, które się teraz z Funky Friday nie ładują, jest naprawdę sporo. Czy mówiłem wam, że ten update naprawdę jest słaby? Inna gra, którą bardzo lubiłem i naprawdę bardzo, bardzo boli mnie to, że nie ma w niej muzyki. O jaką grę mi chodzi? O Egghunta z 2017 roku. Egghunt 2017 The Lost Eggs oficjalnie został bez muzyki i po wejściu do tej gry nic nie usłyszymy. Panuje w tej grze teraz kompletna cisza. Niestety, moi drodzy, oficjalny event Robloxowy jest teraz zepsuty. Naprawdę szkoda mi tej gry. Mam nadzieję, że twórcy tutaj wprowadzą aktualizację, która na nowo wprowadzi do tej gry muzykę. I chociaż gra ta nie była już aktualizowana przez 9 miesięcy, to mam nadzieję, że twórcy gry chociaż tą jedną aktualizację jeszcze do tej gry zrobią, która przywróci muzykę. W grach takich jak The Mimic czy Roses jest to gra, moi drodzy, która nie była aktualizowana 2 lata. Okazuje się, moi drodzy, że pomimo tego, że w Developer Console możemy zobaczyć, że kilka muzyk się nie ładuje, to ogólnie, moi drodzy, w tych grach na szczęście muzyka jest. Także co prawda w tych dwóch grach muzyka została, ale biorąc pod uwagę to, że wyskakują te błędy w Developer Console o tym, że jakaś tam muzyka się nie ładuje, oznacza to, że w pewnym momencie gry może okazać się, że na przykład nie usłyszymy dźwięku jakiegoś jumpscare'a lub po prostu w pewnym momencie muzyczka przestanie grać. Jeszcze wczoraj, moi drodzy, na live 22 marca, po tym jak ta zmiana została przez Robloxa wprowadzona, w Piggy, moi drodzy, w lobby normalnie można było usłyszeć muzyczkę. Widać było też, że mi tu zastąpił już kilka jumpscare'ów, aby, moi drodzy, Piggy było gotowe na update'ik. No ale dzisiaj, moi drodzy, jak nagrywam ten film, okazuje się, że już, moi drodzy, nie ma muzyczki w lobby. Co oznacza jedno, że została, moi drodzy, ta muzyczka usunięta. I teraz, moi drodzy, po wejściu do gry w Piggy, moi drodzy, bóg jeden, w lobby jest kompletna cisza. Na szczęście w Piggy Book 2 w lobby normalnie jest muzyczka. W Piggy Book 2 ogólnie większość muzyki dla Piggy robił Bislik, więc tutaj raczej w Piggy Book 2 większość muzyk powinna być bezpieczna i powinna pozostać. Ale i tak, moi drodzy, w Developer Console widać błędy, że nie udało się wczytać danej muzyki. Co oznacza, że kilka muzyk również zostało usuniętych. Minitune nawet, moi drodzy, zmienił już kilka jumpscare'ów, w tym, moi drodzy, na przykład z jumpscare'a zwykłej Piggy i teraz brzmi on zupełnie inaczej niż brzmiał poprzednio. Teraz wam pokażę, jak, moi drodzy, jumpscare zwykłej Piggy brzmiał przed tą zmianą, jaką Roblox wprowadził, a jak brzmi teraz po zmianie, jaką Roblox wprowadził. Czy wam też ten nowy jumpscare przypomina w tej zwykłej Piggy teraz dźwięk konia, czy tylko mi kojarzy się on z koniem? W momencie, w którym nagrywam ten film, moi drodzy, minął dopiero jeden dzień od kiedy ta aktualizacja została wprowadzona, więc jeszcze wiele gier może przez tą aktualizację przestać działać. No ale o tym, ile jeszcze gier przez tą aktualizację przestanie działać, przekonamy się już wkrótce.
Z tego co widzę, moi drodzy, w Jailbreaku muzyczka została. Tak jak moi drodzy Asimo pisał na Twitterze, że Jailbreak jest gotowy na tą zmianę, tak się też, moi drodzy, stało. No i moi drodzy, w Jailbreaku na szczęście wszystko działa. Choć jeśli klikniemy sobie F9 i zobaczymy sobie developer console, to możemy zobaczyć w niej informację o tym, że nie udało się znaleźć informacji o danej muzyce, co oznacza, że jakaś muzyka została usunięta. Także mimo tego, że twórcy gry przygotowali się na tą zmianę, to jednak widać, że kilka muzyk zostało usuniętych. Niestety, moi drodzy, teraz w Jailbreaku radio nie ma zbytnio większego sensu, ponieważ oprócz efektów dźwiękowych, które pozostały, a także oficjalnych muzyk, które Roblox zostawił w wyniku współpracy z innymi wytwórniami muzycznymi, a także tych muzyk, które Roblox przesłał, nic innego sobie nie posłuchamy. Oczywiście możemy sobie posłuchać w radiu muzyk, które twórcy gry dodali do gry, ponieważ mają do nich prawa autorskie. Ale to nie to samo, co słuchanie piosenki, której chciałoby się akurat w danym momencie posłuchać. Nienawidzę tej zmiany. To, moi drodzy, mnie bardzo zaskoczyło i pewnie również was zaskoczy, ponieważ oryginalny Pet Simulator X również został bez muzyki. Po otworzeniu developer console możemy zobaczyć, że gra ma problem ze znalezieniem muzyki, co oznacza, że oczywiście muzyka ta została usunięta. Ile jeszcze gier Roblox zepsułeś tą zmianą? Znacie, moi drodzy, taką grę jak Find the Markers? W tej grze też, moi drodzy, niestety muzyczka zniknęła. Mam nadzieję, że uda się przywrócić muzyczkę, która była wcześniej w Find the Markers przed tą zmianą, jaką Roblox wprowadził, albo chociaż, że twórca gry dodał do tej gry nową muzykę. Czy mówiłem wam już, że ta zmiana jest do bani? Mam na myśli, że gra po grze jest, moi drodzy, zepsuta. Na przykład inna popularna gra, typu FNAF, moi drodzy. FNAF Support Requested też, moi drodzy, niestety już nie działa i po wejściu do gry możemy zobaczyć, że mimo tego, że niektóre efekty dźwiękowe działają, no to, moi drodzy, dużo muzyk się nie ładuje. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że gracie sobie w tą grę i nie słyszycie dźwięku jumpscare'a. Myślę, że możemy sobie tutaj ten update podsumować tymi słowami, które Krik powiedział. I hate this update so much. Ja się z nimi zgadzam, myślę, że wy również się z tymi słowami zgadzacie. Nie możemy też tutaj, moi drodzy, aż tak bardzo obwiniać Robloxa za tą zmianę, bo Roblox tak naprawdę po prostu nie miał wyjścia i czy chciał, czy nie chciał, musiał tą zmianę wprowadzić, ponieważ został pozwany przez wytwórnie muzyczne. Ale o tym wspominałem wam już w moich poprzednich odcinkach na ten temat. Jeśli ktoś z was jeszcze nie widział tych odcinków, to naprawdę polecam sobie je zobaczyć. No a w tym odcinku, moi drodzy, to będzie już wszystko. Włożyłem w ten materiał naprawdę dużo pracy, także jeśli ten filmik wam się spodobał, to możecie zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale. Ach, myślę, że to chyba najgorsza zmiana, jaką Roblox kiedykolwiek wprowadził.